te nowe technologie, one są dostępne dla każdego. Dla każdego są, tak. I dla kupującego, i dla sprzedającego. Tak jak powiedziałeś, sprzedające, kupujące może sobie znaleźć ofertę na portalu ogłoszeniowym i ja mu nie mogę nic więcej zaoferować, chyba że mamy rzeczywiście zamknięte MLS i tych ofert, połowy ofert nie ma na rynku, bo są tylko i wyłącznie pomiędzy... I płynnie przeszedłeś. Nie umawialiśmy się, przepraszam bardzo, ale to jest w ogóle płynnie przeszedłeś do pytania, które chciałem zadać. Powiedziałem, był numer jeden, a numer dwa to było właśnie to. Jeżeli istnieje współpraca pośredników, MLS, tak jak powiedziałeś, czyli system wymiany ofert, nieważne, znaczy on teraz rozumie, że powiedziałeś, że takim, że są oferty na wyłączność, tak? Tylko na tak, bo MLS okay. Jest jakby z definicji. No dobrze, ale teraz, jeśli ty czy ofert... naprawdę uważasz, to jest pytanie, bo tak było na przykład w Stanach na przykład przez długi czas było, nie wiem czy jest, jest. Że te oferty są dostępne, nie są rozpropagowane. Tak, absolutnie. Ale czy w Polsce to odkręcisz już ten rynek? Posłuchaj, my, to co my robimy u nas w biurze, to my najpierw rzucamy oferty do MLS-a, czekamy kilka dni. Jeśli nie znajdę tego inny pośrednik, jeśli inny pośrednik nie ma klienta na to, no to znaczy, że ja to dopiero wtedy wrzucam na portal ogłoszeniowy. Czyli jeśli nie robię odwrotnie, do tej pory robiliśmy tak, wrzucaliśmy na portal, jeśli nie mogliśmy znaleźć klienta, to stwierdziliśmy to do innego pośrednika. MLS to jest narzędzie, które mówi nam, że od tej pory będę pracował tylko i wyłącznie dla jednej strony transakcji. Znaczy, no ja się słucham, ja ideę MLS-u popieram, więc nie będziemy tutaj... Ale ja wiem, ja nie mówię do ciebie, nie mówię do mnie, ale też trzeba na to patrzeć, wiesz, czasami trochę sceptycyzmu się przyda, tak? Proszę bardzo. I pytanie jest, moje troszeczkę inaczej postawię. Klienci, każdy klient, każdy człowiek sprzedający, no każdy to jest może niepotrzebnie, ale no prawie każdy, większość znakomita, zaczyna od stawienia własnego ogłoszenia. Zaczyna dlatego, że to jest najprostsze rozwiązanie. No, ale nie zgadzam się, że tak jest, nie każdy. No ale ja nie powiedziałem, że nie, wycofałem się z każdym. Wszyscy moi klienci tak nie robią. Ale wiele osób tak robi i teraz tak, masz, oni potem trafiają nawet do pośredników, oni trafiają do pośredników. Ale zaczynasz, to jest najprostsze, zacząć wrzucić w internet i co będzie, to będzie, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, nieważne. Tam jest ta oferta. I teraz, jeżeli pośrednicy by przeszli całkowicie na wyłączność i przeszliby na utajniony MLS, to znikają ich oferty z portali, tak? Zostają tylko czyste, prywatne. No i co wtedy się dzieje? No i co wtedy się dzieje? No ja się pytam Ciebie, co wtedy się dzieje? Znaczy, jeśli zaczniemy komunikować naszym klientom, że my mamy oferty u nas w biurze, do których nie ma dostępu, o których oni nie mają dostępu na portalach ogłoszeniowych. No dobrze, ale nie ma nas pośredników na portalach, to gdzie my się ogłaszamy? To jest temat naszej audycji. Gdzie my się ogłaszamy? Gdzie my się ogłaszamy? No, w MLS-ie. Najpierw się ogłaszam w MLS-ie. Mam innych pośredników, dzięki którym znajduję klienta. Ja nie muszę się wtedy nigdzie ogłaszać, bo ja ogłaszam no, ale klient, żeby do Ciebie trafił, nie będzie firmy, która nie ma klientów, nie będzie klientów, jak klient nie wie, że firma istnieje. Więc... Ja uważam, że ten klient, który ogłasza ofertę prywatnie na portalu ogłoszeniowym, to nie jest mój klient. No, ja powiem Ci, mam zupełnie inne doświadczenie, bo wiem, że ludzie dają ogłoszenie po to, naprawdę, dają po to ogłoszenie na portal, bo już tak poszło. Wy mówicie, że ludzie nie chcą od Was telefonów? To jest wasza wyobraźnia tylko. Bo ludzie czasami się już tak nauczyli, że dają ogłoszenie po to, żeby do niego zadzwonili pośrednicy. Ci, którzy może są zainteresowani. Potem dostają jakąś mniej lub więcej telefonów, to się różnie dzieje, ale takie myślenie też jest. Lenistwo. Natomiast pytanie jest takie. Gdzie się ogłaszać? Bo dobrze, jeżeli nie będzie naszych ofert na portalu, nas nie będzie na portalu, może nie będzie portali. Ja tak rozwijam historię bardzo do przodu. Ale no co, social media gdzie? Znaczy, Tomek, aplikacje, o których mówiliśmy? Ogłaszamy się po co? Po to, żeby zdobyć klienta, czy żeby zdobyć klienta kupującego, czy sprzedającego? Z ofertą się ogłaszamy, czy ogłaszamy się... Każdego klienta, dowolnie. No. To są dwóch różnych klientów. Mm-hmm. Jeśli mamy ofertę nieruchomości, już podpisaną umowę na wyłączność, chcemy ją ogłosić, znaleźć klienta, który kupi od nas tę nieruchomość, to ja idę do MLS-a. To jest moje marzenie. Jest utajniony dla klienta, czyli klient musi zwrócić do Ciebie. Tak. Jest to jakiś pomysł, znaczy, tylko pytanie, czy da się odwrócić historię. No właśnie pytanie, czy się da odwrócić historię. Dla tych firm, które pracują na wyłącznościach, tak. Bo one do tej pory, w tej chwili ja mam problem i pewnie dużo agencji, chociaż pewnie dużo agencji powie, że nie ma z tym problemu, że powie, że w ogóle obsługuje klientów kupujących.
Ale jeśli przychodzi do mnie klient kupujący, to tak jak powiedziałem, on ma ofertę na portalach ogłoszeniowych. Nie ma ode mnie żadnej wartości, nie dostanie ode mnie żadnej wartości. Jeśli ja zamknę MLS-a i klient będzie wiedział, że połowa ofert na rynku jest u mnie, a nie na portalu, to będzie przychodził u mnie, bo będzie chciał się dowiedzieć, czy inne oferty, czy będzie chciał wybierać ze 100% oferty rynkowej, a nie z 50% oferty rynkowej. No, pod warunkiem, że będzie miał świadomość istnienia tego MLS-a, tak, że będzie wiedział, że gdzie przyjść, że będzie to zgodne działanie pośredników. Jasne, czyli to jest rola w ogóle pośredników. I to jest też takie trochę próba odwrócenia historii, tak. Ale kto wie, może się uda.